Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy dzisiaj w seminarium duchownym na sali Królewskiej, gdzie za chwilę się odbędzie tutaj Rada Królewska. Jest już król Edward Leszczyński. Wojciech Edward Leszczyński. Tutaj mamy piękny herb Gdańska. I tutaj poszczególni ludzie, którzy są w tej Radzie, zajmują swoje miejsce. Tak. Tutaj usiadł pan admirał Hazuka. Witamy. A pan może się przedstawi? Poseł ziemi gdańskiej Wiesław Janiszewski. Janiszewski Wiesław. Proszę bardzo. A pan może się przedstawi Pomorskiej Telewizji Narodowej? No proszę. Może pan się przedstawi? To ja powiem się. Marszałek tego... Proszę zglądać i zobaczyć. Nic nie uszkodziłem. Nic. Marszałek Pomorski. To znaczy marszałek ziemi pomorskiej. Tak. Ziemi pomorskiej. Czyli całe. A imię, nazwisko? No tak. Cezary to mamy Chrystusa Króla też. Dziękuję. Czyli ze człowiek z Anglii jeszcze chce przyjechać. Pan z Krosna, czekamy na niego pół godziny na pana. A. Krótko będzie, 2-3 godziny. Pogadamy sobie. Zresztą zapraszamy cię. Dziękuję bardzo. Tak? Zajęcia są obowiązkowe na pewno. Kolega może się przedstawi, bo jeszcze Pomorska Telewizja Narodowa robi reportaż. Do kamery przedstawi się. Ziemia Kaszubska? A konkretnie skąd? Z Wejherowa. No, stolica Kaszub. Dobrze, duchowa. No tutaj mamy tę salę. Za chwilę rozpocznie się tutaj cała nasze spotkanie. I transmisja będzie też. No tutaj już przygotowane są te miejsca. Cała sala, ale to tylko my obradujemy tu u góry, ponieważ to jest piękna sala w seminarium duchownym. Także tutaj na pewno klerycy się spotykają. A my tu będziemy mieli spotkanie Rady Królewskiej i będziemy debatować. Dziękuję, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. Kontradmirał Korsarskiej Floty, reprezentuje tu generała Grudniewskiego z polskich drużyn strzeleckich. Dziękuję.